Czas na rozmowę w faktach RMF FM. W warszawskim studiu Marek Teichman, jego gość. Dzień dobry. Witamy. Dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest Marcin Duma, prezes i założyciel IBRIS, socjolog badający opinię publiczną. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam w to piątkowe popołudnie. PiS postraszył koalicjantów swoich, osiągnął to, co chciał, wybrał prezesa Narodowego Banku Polskiego, postraszył wizję wcześniejszych wyborów, bardzo wyraźnie to komunikując na różne strony, no ale może ta wizja ma sens, może PiSowi opłaca się zrobić teraz wybory, zanim nastroje się pogorszą, a i w przyszłym roku będzie ciężko, bo i inflacja, i zmęczenie wojną, i końca problemów nie będzie widać. No to mamy dwie analizy, które możemy zastosować, czy dwa sposoby analizowania, które możemy zastosować. Z jednej strony mamy tą taką analizę, poparcie, słupki sondażowe wzrosną, spadną. Z drugiej strony mamy taką analizę politologiczną. To zacznijmy od tej prostszej, czyli od słupków. Dzisiaj poparcie dla PiS-u wzrosło. Stało się to oczywiście na gruncie inwazji rosyjskiej na Ukrainę, wojny, która się tam toczy, pewnej postawy polskiego rządu, która generalnie jest aprobowana przez polskie społeczeństwo. Wydaje się być, że jest okej. Tyle tylko, że to poparcie, które Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje, jest niewystarczające do tego, żeby po raz kolejny rządziło samodzielnie. Inaczej rzecz biorąc, tych procentów jest za mało, żeby przełożyły się na ponad 230 mandatów w Sejmie. I teraz przechodzimy do tej części politologicznej. Czy PiS-owi opłaca się dzisiaj ryzykować wcześniejsze wybory z nie do końca znanym wynikiem? No bo zakładamy, że oni jakąś tam w tych swoich analizach wyborczych zakładają, że jest jakaś szansa na zwycięstwo. Ale mówimy o szansie, a nie o pewności. I teraz, czy oddać władzę na rok czy na półtora wcześniej, czyli zrezygnować z tych wszystkich rzeczy, które ze sprawowaniem władzy się wiążą i w zasadzie iść na pewną porażkę, czy też nie lepiej zaczekać chwilę? No to chwilę. Z tego punktu widzenia nie ma sensu, ale wracając do słupków, od których pan zaczął, czy te słupki nie będą PiS-owi spadać? Czy oni są skazani na spadki? Tego nie wiemy. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć, co się wydarzy za miesiąc, za dwa miesiące, co będzie jesienią. A co Polaków martwi? Tych obszarów lęku jest kilka. Możemy sobie wyróżnić trzy najważniejsze. Na pewno jest to wojna na Ukrainie i zagrożenie, które płynie ze wschodu. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie okresu od 24 lutego do dzisiaj, tylko to napięcie, które my odczuwamy w związku z presją ze strony Rosji, jest wcześniejsze i zaczęło się tak naprawdę latem zeszłego roku. Bo ta sytuacja, którą mieliśmy na Białorusi, w jakiś sposób była odczytywana jako presja na nas ze wschodu. Zagrożenie pierwsze wojna, zagrożenie drugie. No to wciąż czai się COVID. Nie zniknął? Przecież już nie ma COVID-u. No oczywiście, że nie ma COVID-u. COVID zniknął z dnia na dzień. Ale jeżeli pytamy Polaków, czy oni obawiają się o to, że ten COVID wróci jesienią i że obostrzenia znowu będą nas dociskać. Ale Polacy się obawiają obostrzeń czy COVID-u? Nie, COVID-u się w ogóle nie boimy. Obawiamy się obostrzeń. Obostrzeń, które tak naprawdę były tą największą dolegliwością, którą odczuwaliśmy w związku z COVID-em. Bo on nam zabrał nasz styl życia. A trzecia rzecz? A trzecia rzecz to jest coś, co byśmy nazwali sytuacją gospodarczą, ale w dużej mierze sprowadza się do inflacji. No i nic nie zapowiada, żeby ta inflacja, no czy oprócz słów prezesa Glapińskiego, ale nie wiem, czy to jest wystarczająca dla Polaków gwarancja, żeby inflacja miała spadać. W przyszłym roku może być bardzo ciężko i z tego punktu widzenia wybory może się opłacają teraz, zanim inflacja nam dopiecze. Ta inflacja już nas boli. Nie boli nas w taki sposób, jaki moglibyśmy sobie to wyobrażać, bo trzeba pamiętać, że my dzisiaj bardziej obawiamy się przyszłych skutków inflacji, a niekoniecznie ona nas boli w tej chwili. Oczywiście, że teraz zaczął się ten moment taki, w którym rzeczywiście nasza siła nabywcza spada. Natomiast porównując wzrost cen do na przykład wzrostu wynagrodzeń, to dotychczas wynagrodzenia, mówię oczywiście o średnich, nadganiały. Ale zaraz, czy to znaczy, że media na przykład za dużo mówią o inflacji i za bardzo tym wszystkim się ekscytujemy i ludzie w związku z tym obawiają się inflacji, nawet jeżeli jej nie czują? Ludzie obawiają się tej inflacji od pewnego czasu. To znaczy, musimy się cofnąć do COVID-a, którego już nie ma, ale którego skutki widzimy do dzisiaj. Jednym z najpoważniejszych lęków, kiedy pytaliśmy Polaków o COVID, o tą całą sytuację, nie było samo zachorowanie,
albo to, że tam umrze ich ktoś najbliższy. Tylko gospodarcze konsekwencje COVID-u. Polacy projektowali sobie, że ten COVID musi się skończyć gospodarczo źle. I dzisiaj dostali potwierdzenie tego w postaci rosnących cen. Marcin Duma, prezes i założyciel Ibris, jest naszym gościem. No dobrze, a wracając do polityki, wymieniliśmy te lęki, no ale poparcie mimo wszystko dla PiS-u, mimo tych wszystkich lęków, jak on powiedział, wzrasta. Nawet od razu zrobiłem freudowską pomyłkę, powiedziałem poparcie dla PiS-u, a to jest teoretycznie ciągle Zjednoczona Prawica. Czy PiS-owi opłaca się iść w sojuszu z Solidarną Polską, która taka niesforna była ostatnio? Zbigniew Ziobro waży naprawdę niewiele dzisiaj na rynku politycznym. To jest poparcie w granicach 1% albo mniej. I to, czy on będzie częścią Zjednoczonej Prawicy, czy nie będzie, z punktu widzenia wyborczego wyniku PiS-u niewiele zmienia. A jeżeli on połączy się z Konfederatami, wierzy pan w powstanie takiej, czy jest przestrzeń do tego, żeby wzmacniała się polska prawica prawicowa? Znaczy ja w ogóle nie rozumiałbym koncepcji połączenia się Solidarnej Polski z Konfederatami. No, z punktu byłaby widzenia... taka koncepcja, że Zbigniew Ziobro by się dostał do Sejmu. No ale ja nie widzę tego sensu takiego działania, ani pewnego zysku, który Konfederacja miałaby z tego uzyskać. Wyborca Konfederacji jest wyborcą wolnościowym. To znaczy, że Zbigniew Ziobro nie ma mu nic do zaproponowania. A nie jest nacjonalistycznym wyborcą? Nie. To jest wyborca wolnościowy. On akceptuje i dopuszcza w pewien sposób to, co Konfederacja, ten czynnik narodowy, który ma. Natomiast tak naprawdę siłą napędową poparcia dla Konfederacji zawsze była idea wolnościowa. Na tym została zbudowana siła Konfederacji w trakcie COVID-u. Nie na nacjonalizmie, tylko na tym, że wolność nam zabierają, nam okradają. Czy to znaczy, że my nie mamy w Polsce prawicy takiej ksenofobicznej, populistycznej? Mamy, tylko że to jest tak, że ta struktura, jaką jest Konfederacja w tej części ruchu narodowego, w ogóle nie przystaje do elektoratu, który na niego głosuje. No to może jest potrzeba, żeby się pojawił ktoś, kto to zagospodaruje. Takie polskie AfD czy bracia Włosi? Ruch narodowy, kiedy startował samodzielnie, oscylował w granicach 1%. Myślę, że jeśli dzisiaj startowałby samodzielnie, również miałby duże szanse na powtórzenie tego wyniku. No to przejdźmy do opozycji. Z ostatniego badania opublikowanego wspólnie przez RMF FM i Dziennik Gazetę Prawną wynikało, że dla opozycji najlepszy układ to są dwa bloki. I to będzie logiczny kierunek, według którego opozycja pójdzie? Czy politycy się pokierują tą logiką i czy to się utrzyma? W ogóle przeanalizowaliśmy tych wariantów kilka. Więc możemy sobie porównać te trzy główne warianty, czyli wszyscy idą osobno. Trochę tak, jak teraz widzimy to w sondażach. Dzielimy scenę polityczną na opozycję, obóz władzy i Konfederację. No i takie dwa bloki, czyli z jednej strony mamy Hołownię, PSL. To jak te bloki będą wyglądać, na to odpowiemy już za chwilę. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy w radiu internetowym RMF24, na stronie internetowej rmf24.pl i w mediach społecznościowych. W naszym studiu gość Marcin Duma. Panie prezesie, no to właśnie, dzielimy tą opozycję teraz na różne bloki. Blok centrowo-prawicowy, blok lewicowy i po środku, co to jest w ogóle Platforma Obywatelska tak naprawdę? Co to jest Koalicja Obywatelska? Jaka to jest formacja? Jaką ona ma wyborców? Czym różnią się wyborcy? Znaczy, jeśli chodzi o opozycję, to wbrew pozorom ten elektorat jest dość spójny. Czy to jest wyborca lewicy, czy to jest wyborca PSL-u, czy to jest wyborca Koalicji Obywatelskiej, to co do jego głównych oczekiwań w zakresie pewnych postulatów politycznych, to są te same oczekiwania. To znaczy? Żeby odsunąć PiS od władzy. Czyli ten mityczny antypis. Czyli Donald Tusk ma rację, jedna wspólna lista. Donald Tusk obsługuje tą emocję, mówiąc o wspólnej liście, ale niestety to trochę za mało. Trochę za mało dlatego, że Donald Tusk, mimo swojego ciężaru gatunkowego w polityce, ma pewne ograniczenia, które są związane z historią jego premierowania i sposobem, w jaki to premierowanie zakończył. To powoduje, że część elektoratu opozycyjnego, mimo przy całej swojej antypisowskości, nie do końca jest zadowolona z tego, że on miałby być tym przywódcą opozycji. A gdyby Szymon Hołownia był przywódcą opozycji wspólnym?
Nie ma elektoratu negatywnego za bardzo. No dobrze, tylko że pamiętajmy, że to jest tak, że liderem jest ten, kto sobie jest w stanie to wywalczyć. A kiedy przyszedł Donald Tusk, to sprzątnął Szymona Hołownię, tak kolokwialnie mówiąc, i tyle było Szymona Hołowni. Pamiętajmy, co się działo też sondażowo wtedy. Przecież Szymon Hołownia tuż przed przyjściem Donalda Tuska miał ponad 20% poparcia. I to on był tą drugą partią, która miała za chwilę się ścigać z PiS-em. No ale na białym koniu przyjechał wtedy Donald Tusk, spełnił te wszystkie marzenia tego jądra opozycyjnego i oni w ciągu chwili, niemal w ciągu jednego dnia porzucili Szymona Hołownię. To nie jest niestety dzisiaj materiał na kogoś, kto będzie tym zdecydowanym liderem, bo przyjmijmy na moment, że rzeczywiście strony ustalają, panie Szymonie, będzie pan liderem. Donald Tusk stanie grzecznie z tyłu. Przecież ludzie będą widzieli tego Donalda Tuska, który stoi z tyłu i będą wiedzieli, kto tu jest szefem. Jak Leszka Millera za Magdą Ogórek. Trochę tak. Więc można spróbować oszukać wyborców, natomiast ryzyko, że to się nie uda, akurat w tym przypadku jest dosyć duże. No jest lider, który zdobył 10 milionów głosów. Rafał Trzaskowski, który się odsunął w cień. Ale odsunął się. No i nie można z tego cienia wrócić? Czy jak człowiek już raz wejdzie w strefę cienia, to nie wraca? Może, tylko musi to zrobić. A ma potencjał do tego, żeby być liderem opozycji, jeżeli chodzi o spojrzenie ludzi? No, sondażowy? Sondażowo? Sondażowo zdecydowanie tak. To jest druga obok, nie po. Druga obok Donalda Tuska, tak mocna postać opozycji. I taka postać, która nie ma tych wszystkich obciążeń, które ma Donald Tusk. Z tymi pomysłami łączenia się i budowania na przykład tego centrum Koalicja Polska, PSL, Hołownia, to jest taki problem dla mnie, że to jest podążanie w kierunku, który parę razy w polskiej polityce się pojawił, czyli budowanie umiarkowanej partii prawicowej, i te wszystkie projekty łączyło to, że one generalnie nie zdobyły poparcia. Polska jest najważniejsza, SKL i tak dalej. Czy w Polsce jest przestrzeń do umiarkowanej partii prawicowej? Ta umiarkowana partia prawicowa jest tak naprawdę partią centrum w Polsce. No i z tym centrum problem jest oto taki, że ono jest rozdzierane, rozdrapywane przez obydwie strony mocno spolaryzowanego sporu. To znaczy, że go nie ma. To jest za dużo, żeby umrzeć, a za mało, żeby przeżyć. To znaczy, oni są w stanie zorganizować taką siłę polityczną, która wejdzie do Sejmu. Ba, i nawet będzie pewnie liczyła się w pewnych takich rozdaniach takich koalicyjnych. Natomiast to nie jest siła polityczna, która będzie w stanie zawojować polską scenę polityczną i zostać jednoznacznym zwycięzcą. Jednym z zarzutów, które w wewnętrznych debatach pisowskich wraca, jest to, że być może ta partia mogłaby mieć pełną większość, gdyby była bardziej umiarkowana. Na to zwolennicy twardego kursu mówią, że potrzebujemy wyrazistości, bo najważniejsza jest mobilizacja. No to z punktu widzenia z kolei Zjednoczonej Prawicy i walki o centrum, opłacałoby się o to centrum zawalczyć, tracąc trochę swoją wyrazistość, czy jednak warto mobilizować wyborców byciem takim hardkorowym? Opowiedzmy to trochę inaczej. Teraz w trakcie wybuchu wojny na Ukrainie my prowadziliśmy badania, z których jednym z wniosków jest to, że wyborcy, którzy opuścili PiS od 2019 roku, czyli ci, którzy dali im tą większość, oni są gotowi wrócić na rynek wyborczy i są gotowi głosować, jeżeli zostaną odpowiednio dobrze zbodźcowani. I jest tylko jedna partia, na którą oni są w stanie zagłosować. I to jest znowu Prawo i Sprawiedliwość. To nie znaczy, że oni w ciągu tych 3 lat nie pojawiła się jakaś refleksja, może coś innego. Nie. Oni byli, przyglądali się Hołowni, przyglądali się PSL-owi. Niemniej jednak efekt tego przyglądania się jest jednoznaczny. Zostajemy przy Prawie i Sprawiedliwości. A co jest tym bodźcem, który by sprawił, żeby chcieli jeszcze raz zagłosować na PiS? Takim bodźcem na pewno było to zagrożenie wojenne. Tak bardzo realne, szczególnie w pierwszej fazie tego trwającego konfliktu. On może trwać jeszcze dłużej, może mieć różne fazy, bardziej gorące, mniej gorące, mogą być tam jakieś zmienne koleje. I to na pewno jest bardzo silny bodziec. Natomiast zakładając, że wybory są za 1,5 roku, no, rok z kawałkiem, to poszukiwanie tego bodźca, który będzie właściwy do zmobilizowania tych osób, to jest kwestia przyszłych wakacji, nawet nie tych, tylko następnych wakacji.
kiedy takie badania, bo to zazwyczaj się opiera na tym, że tych ludzi się bada i sprawdza się, tam segmentuje się ich i następnie sprawdza, jakie bodźce na nich działają, stara się znaleźć pewne wspólne mianowniki tak, żeby nie tego komunikat, żeby ten komunikat był możliwie prosty, zawierał się, nie wiem, w dwóch, trzech tezach. Ale czyli dzisiaj nie wiemy, jakie to są? Nie, ja myślałem, że możemy powiedzieć sobie, że to są wyborcy umiarkowani, którzy chcą wrócić w momencie, kiedy zobaczą, że PiS jest, nie wiem, partią umiarkowaną, która zawarła porozumienie z Europą i już zakończyła te wszystkie konflikty. Jest też taka teza, że wygra ten, kto pokaże, że się dogadał z Europą. Na pewno jest tak, że Europa jest bardzo ważnym elementem. A jest problemem dla wyborców PiS-u to, że nie mamy KPO, to, że jesteśmy skonfliktowani ciągle, że sprawy są nierozwiązane? To są dwie różne rzeczy, są dwa różne obszary. Przed wojną, jeśli można tak powiedzieć, problemem, które dostrzegali wyborcy PiS-u, których bardzo uwierał, była izolacja, oni to wprost o tym mówili, izolacja Polski na scenie międzynarodowej. To się skończyło. A więc właśnie. To się skończyło. I skończyło się w zasadzie za pomocą tylko i wyłącznie obecności wojsk i tej natowskiej naszej części przynależności. Oni widzą ten problem z Unią Europejską, ale w pewien sposób czują się zaopiekowani. Nie jesteśmy pariasami, jesteśmy ważni. Tutaj, proszę bardzo, przylatują Amerykanie, przyleciał Biden, tutaj przyjeżdżają przywódcy. Polska, lider. Super. Jesteśmy rozliczeni. Uf, udało nam się uniknąć izolacji. Ale jeżeli mówimy teraz o KPO, to KPO ma zupełnie inne działanie, bo ono nie będzie oddziaływać na wyborców Prawa i Sprawiedliwości. KPO jest takim jednym z ostatnich bastionów nadziei wyborcy opozycyjnego. Często pojawiają się takie wypowiedzi, Boże, jak oni dostaną do KPO, to już na pewno czyli wygrają. To będzie demobilizujące dla wyborców opozycji. Dokładnie tak. A co z wyborcami lewicy w tym wszystkim? Lewica ma przestrzeń do tego, żeby funkcjonować jako samodzielny byt polityczny, czy Rafał Trzaskowski jak wróci, to po prostu ich ściągnie jednym ruchem? W ogóle jest w Polsce lewica. Jest. No, oczywiście, że tak. Mamy bardzo wielu wyborców lewicowych. To jest odsetek osób, które się tak identyfikują, sięga nawet 20%. To w zależności od tego, jaka tam sytuacja panuje tak dookoła. No ale to jest od kilkunastu do 20%. To jest całkiem dużo. Na kogo oni głosują? Otóż oni głosują na Platformę Obywatelską, która w jakiś sposób jakąś część ich wrażliwości obsługuje. Głosują oczywiście na lewicę. Jakaś część ich dzisiaj głosuje na Szymona Hołownię, chociaż trochę mniejsza i być może stąd widzimy ten wzrost po stronie lewicy. To są ci, którzy się trochę zrazili do Szymona Hołowni, a może inaczej, którym dzisiaj opowieść Szymona Hołowni nie wydaje się tak atrakcyjna jak jeszcze przed 24 lutego. A czy sprawy obyczajowe wrócą do polskiej polityki jako coś ważnego? One są bardzo ważne. Dlatego, że nasze społeczeństwo, które się bogaci, wzrasta. No spokojnie, wiemy, że jest inflacja, ale mówimy o pewnym procesie trwającym lata, który teraz być może jest zagrożony, no ale on przyniósł pewne efekty. I my staliśmy się jako społeczeństwo dużo bardziej progresywni. Bo słowo liberalnie odnosiłoby się trochę do gospodarki. Ale mówimy o tej części takiej cywilizacyjnej. Mamy dużo większą akceptację dla tych wszystkich składników progresywizmu, jak nim akceptacja dla LGBT. I tu możemy sobie powiedzieć, że na przykład wyborca PiS-u, ja nie mówię taki hardkorowy po prawej stronie, ale ten umiarkowany, on mówi, że te związki partnerskie to okej. No aborcja, no aborcja, na miłość boską. Ale to ja mam, użył pan tego sformułowania hardkorowy wyborca PiS-u. Czy PiS ma przestrzeń do tego, żeby tych swoich takich bardziej liberalnych, bardziej umiarkowanych wyborców zaspokoić dogadaniem się z Europą, jakimś złagodzeniem przekazu obyczajowego, nie tracąc swoich hardkorowców? Ci hardkorowcy nie mają gdzie pójść. A Konfederacja ich nie zagospodaruje, bo jest... Bo Konfederacja to... Znaczy, może inaczej. Dzisiaj dla kogoś, kto jest takim hardkorowym wyborcą PiS-u, który utożsamia się bardzo mocno z tą partią, dla którego pewną taką zadrą mogłoby się okazać te sprawy obyczajowe. Jak on słyszy, że ma iść do Konfederacji pisanej tutaj grażdanką, to nie ma takiej możliwości. No to może pójdzie do Zbigniewa Ziobro. Zbigniew Ziobro ma fatalny wizerunek wśród wyborców PiS-u. Oni uważają go za tego gościa, który jest jednym z głównych wichrzycieli i tych, którzy doprowadzili do tego, że PiS tracił poparcie.
I jego wizerunek taki, czy to sobie robimy badania ilościowe, czy robimy sobie wydanie jakościowe, jest bardzo zły. No to jest obciążeniem tak naprawdę dla... Oczywiście, że tak. Bo z punktu widzenia, jakby wracamy do tych dwóch perspektyw, politologicznej i socjologicznej, ale ja rozumiem, że z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy naprawdę jest bez sensu holować Zbigniewa Ziobro i Solidarną Polskę. I tak, do i kolejnej nie. kadencji. Bo, dlaczego? No dlatego, że do końca kadencji jego głosy są potrzebne. On staje się zbędny w momencie, kiedy idziemy do wyborów. I to jest taki mechanizm, taki lewar swoisty, który, to jest moja hipoteza oczywiście, który stosuje Jarosław Kaczyński po to, żeby zmusić Zbigniewa Ziobrę do pewnej uległości. To... Ponieważ obydwaj doskonale sobie zdają sprawę, jakie jest pole gry. No to, ale to trochę pana poproszę jednak o wróżenie. Sądzi pan, że Zbigniew Ziobro znajdzie się na wspólnych listach z PiS-em w wyborach, niezależnie od tego, czy będą za rok, czy za parę miesięcy? W interesie PiS-u jest to, żeby się nie znalazł. Paweł Kukiz się znajdzie z nimi na wspólnych listach? Myślę, że gdyby brać pod uwagę taką racjonalną analizę, również nie powinien się znaleźć, ze względu na to, że jest nieprzewidywalny. Ale z punktu widzenia zdobycia poparcia daje tam trochę? Myślę, że to będzie zależało od sposobu, w jaki opozycja się zorganizuje do wyborów. Jeżeli będzie jeden wspólny blok opozycyjny, to PiS może spokojnie iść samodzielnie i nie przejmować się niczym, co będzie dookoła, bo to będzie wielkie, manichejskie starcie dobra ze złem, w zależności od tego, jak sobie będzie je definiował. I każdy mały jakiś taki okruszek, przepraszam, że tak mówię, ale każda mniejsza partia stanie starta w tym, kiedy te dwa bloki uderzą o siebie. No, może poza Konfederacją, która ma trochę tego lojalnego elektoratu, aczkolwiek protokół 498 nie jest wykluczony. No dobrze, no to teraz zastanawiając się już nad przełożeniem tego na funkcjonowanie państwa, bo to wielkie, gigantyczne starcie definiuje nasze życie polityczne od lat i jest według mnie z takiego codziennej obserwacji dziennikarskiej funkcjonowania polskiego państwa, polskiej gospodarki jest szkodliwe, ale rozumiem, że ono będzie trwało z nami przez kolejne lata, tak? Czy jak długo będzie trwał... A jak długo będziemy... PiS i Platforma, tak długo będzie trwało ten mindset. Ale na przykład w Irlandii to Fiona Fail i Fiona Gael długo żyły po tym, jak i Michaela Collinsa nie było i Eamona de Valery i dzieliły scenę polityczną przez 50 lat. No to co, w 2050 moja córka będzie miała do wyboru koalicję i PiS? Myślę, że obydwie te siły polityczne są ufundowane na osobowościach. Co się stało, kiedy zabrakło Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej? No, mimo starań Grzegorza Schetyny, pewnie ciężkiej walki Borysa Budki, ta partia była na równi pochyłej. Ale wrócił Donald Tusk. Przetrwali. Ale dlaczego? No bo wrócił Donald Tusk. Prawo i Sprawiedliwość jest ufundowane na Jarosławie Kaczyńskim. Bez Jarosława Kaczyńskiego myślę, że próba jakiejkolwiek sukcesji może skończyć się dokładnie tak samo, ale powiedział pan, że jest jakiś wyborca PiSu. Jest. No to on chyba głosuje za jakąś wizją państwa, czy on głosuje za wizją Jarosława Kaczyńskiego? On głosuje za wizją Jarosława Kaczyńskiego. A wyborca opozycyjny głosuje przeciwko wizji Jarosława Kaczyńskiego. Tak jest, punktem odniesienia jest Jarosław Kaczyński. Czyli generalnie Robert Kasowski, jakby napisał tą książkę o czasie Kaczyńskiego, miał rację. Polskie życie polityczne przez ostatnie 30 lat zostało zdefiniowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Na pewno 30? No jakbyśmy tak dobrze policzyli, to rzeczywiście no już mamy ładnych kilkanaście lat, w których to twierdzenie na pewno jest prawdziwe. No to bez nich, okej, wyobraźmy sobie, bo tak w pewnym momencie będzie. Co będzie definiowało nas? Co wywołuje u Polaków bardzo silne emocje? Zniknie wojna, zniknie COVID, zniknie bieda. Sprawy obyczajowe będą tym, co będzie organizowało życie polityczne w przyszłości. Wielkie starcie młodych mężczyzn prawicowych z młodymi lewicowymi kobietami? Ale tych prawicowych młodych mężczyzn wcale nie jest tak dużo, żeby oni mogli się tu z kimkolwiek ścierać. Dzisiaj większość Polaków w różnym stopniu, ale większość Polaków jest raczej progresywna, biorąc pod uwagę status quo. Znaczy, jesteśmy za tym, żeby było bardziej progresywnie niż jest teraz. Więc jeżeli miałby ktoś tego bronić, to ja nie wiem, czy będzie wystarczająco dużo rąk do obrony. A jaka będzie ta linia podziału? No, myślę, że najpierw musi się rozwiązać aktualna sytuacja. Marcin Duma, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. To wszystko w popołudniowej rozmowie RMF FM. Dziękuję bardzo.